We wtorkowe popołudnie 27 kwietnia w sali wystaw czasowych Kęckiego Muzeum odbyło się spotkanie pod tytułem W obliczu kanonizacji Jana Pawła II – Rozważania o człowieku. Spotkanie było współorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kętach i Muzeum. Program literacki przygotowała młodzież z zespołu szkolno-przedszkolnego w Witkowicach. Chcieliśmy zrobić imprezę, stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić dwóch osobnych imprez, robić sobie konkurencję, bo po co, zrobić im to razem. Myślę, że impreza będzie warta i może nam się uda zrobić następne. Takie działania pozwalają na to, żeby jednak wzajemnie się wspierać i uzupełniać. No i oczywiście ten wysiłek organizacyjny jest dzielony na dwoje w tym przypadku. W pierwszej części wieczoru zaprezentowane zostały fragmenty encyklik oraz przemówień papieskich dotyczących człowieka. W drugiej części uczestnicy mogli poznać Karola Wojtyłę z opowiadań i wspomnień różnych związanych z nim osób. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem, powiedziałabym, bardzo takim specyficznym, ponieważ chcemy połączyć tutaj zarówno dziedzinę działalności biblioteki, czyli kwestie związane z literaturą, jak i działalność muzealniczą, czyli kwestie związane z życiorysem, czyli historią pewnego człowieka. I chcemy opowiedzieć również o poglądach na temat człowieczeństwa Jana Pawła II. Małe spotkanie kameralne, przygotowane przez młodzież i chcemy powiedzieć o Janie Pawle II jako człowieku, o tym, co robił, jaki był. Najpierw taka część poważniejsza, a potem takie anegdoty z jego życia, wspominki, tak jak go widzieliśmy, jak go znaliśmy, jak był tutaj u nas, jak był w Rzymie. Także myślę, że bardzo przyjemne spotkanie. W trakcie wieczorku zaprezentowane zostały również piosenki Piotra Rubika w wykonaniu solistów Żanety Gawędy oraz Krzysztofa Koczura. Wszystko to sprawiło, że atmosfera była niecodzienna.